trzy punkty wygrana, zwłaszcza po tym, co się stało w Pradze, to chyba dzisiaj było absolutnie najważniejsze i wszystko inne schodzi na dalszy plan. No dokładnie tak, to był priorytet. Dobrze wiedzieliśmy, że po takim meczu jak w Pradze dużo osób mogło się gdzieś od nas odwrócić, że tak powiem, to co tam się stało, co się wydarzyło. Myślę, że taki scenariusz już nigdy tej reprezentacji się nie przydarzy, bo to było coś niezwykłego, co tam się stało, niewiarygodnego. Dzisiaj dobrze, no ciężki mecz, Albania przyjechała równie mocno zmotywowana. Dobrze, że my ten mecz dociągnęliśmy do końca i wygraliśmy go. Była chyba taka kontrola, mieli moment Albańczycy, jasne, trudno tego uniknąć przez 90 minut, ale mieliście takie poczucie, że ten mecz kontrolujecie. Myślę, że najważniejsze było to, że byliśmy blisko siebie i tutaj każdy walczył dla drużyny. To było najważniejsze, bo gdyby tak się nie stało, ktoś by się wyłamał, to mogłoby być ciężko, aby Albańczycy mogliby stworzyć więcej, a tak to naprawdę myślę, że nie mieli 100% sytuacji, dobrze gdzieś to kontrolowaliśmy z tyłu, więc to naprawdę cieszy. Taki maleńki, minimalny niedosyt, że przy tych dwóch strzałach ta piłka raz w słupek, raz nad poprzeczką? No tak, no szkoda na pewno tego pierwszego strzału, no bo gdzieś taka fajna pozycja, techniczne uderzenie, szkoda, że był słupek, ale Karol się znalazł, ma to, myślę, także ten nos strzelecki, także super, że się tam znalazł. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.